Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Jest pan zadowolony z tego, co osiągnęli pana zawodnicy, pana drużyna, pana klub w rozgrywka czwartej ligi? No my sobie przed sezonem zakładaliśmy, że będziemy walczyć o utrzymanie zreformowanej czwartej ligi. I na ten moment bardzo dobrze to wychodzi, trzeba przyznać. Na pewno ja mam, jak i sami zawodnicy, lekki niedosyt, bo kilka meczów było takich, w których naprawdę dobrze graliśmy w piłkę, aczkolwiek brakło trochę szczęścia bądź skuteczności. Także ocena pozytywnie, można było więcej, aczkolwiek z zawodnikom nic nie można zarzucić. To, że czuje pan niedosyt, to dobrze, ale dobrze też chyba, żeby nie było deficytu, a tu trzeba zacząć myśleć o przyszłym roku, bo środków na utrzymanie nowej czwartej ligi, czego oczywiście życzę, będzie trzeba co niemiara. No to dokładnie tak. Przede wszystkim to ta liga w przyszłym sezonie będzie większa, bo będzie miała 20 zespołów. Gdyby czwarta liga wyglądała zreformowana na ten moment, jaka jest symulacja taka wstępna, to mamy do przejechania ponad 6250 km w całym sezonie, także to jest dość sporo. Wyzwanie dla klubu, wyzwanie dla zawodników. Nam nie pozostaje nic innego, jak dostosować się poziomem organizacyjnym do poziomu sportowego i wygrać w tej czwartej lidze zreformowanej. Będzie klub stać na tą ligę? Mamy jeszcze ponad pół roku czasu przygotowań. Na pewno będziemy czynić do tego starania. My jesteśmy w takiej niekomfortowej sytuacji, że faktycznie mamy najdalsze wyjazdy ze wszystkich zespołów tutaj na południowym krańcu Wielkopolski, także wydaje mi się, że jakieś tamte kalkulacje też sobie robiliśmy. Te koszty nie wzrosną aż tak rażąco, jeżeli chodzi być może o koszty organizacji klubu, ale na pewno największe wyzwanie będą te wyjazdy i przede wszystkim ten okres przejściowy następnego sezonu, gdzie będzie tych zespołów 20, bo w następnym już będzie znowu 16. Przy dobrym układzie w tabeli mogą być te wyjazdy znacznie krótsze. Prezesie, tu trzeba też logistycznie podejść do sprawy, bo to, o czym pan mówił, wyjazdy, no ale zawodnicy przecież pracują, to jest amatorski klub, więc trzeba będzie poświęcać niekiedy nawet dni w tygodniu, dni wolno od pracy znaleźć, no a zawodnicy będą chcieli pewnie rekompensaty i takich innych właśnie czynników będzie dużo. No na pewno, my też jako prezesi klubów czwartoligowych na spotkaniu z władzami Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podnosiliśmy ten temat, że jednak pobudki tej reformy są słuszne, aczkolwiek trzeba mierzyć też siły na zamiary. Województwo Wielkopolskie jest długie i duże, także logistycznie to jest problem nie tylko dla nas, ale dla klubów z północy Wielkopolski tak samo, także na pewno jest to sporo wyzwań, nie tylko stricte finansowo, ale również organizacyjnie, logistycznie. Także jest nad czym pracować i tutaj będziemy na tym też się pewnie skupiać w tym następnym półroczu. Aczkolwiek trzeba też dodać, że jeszcze się nie utrzymaliśmy w tej czwartej lidze i zostało nam jeszcze 13 meczy, w których musimy udowodnić, że zasługujemy na tą czwartą ligę po reformie.